Szczęść Boże dla kanału telewizji Chrystusa Króla. Będzie do Państwa przemawiał dzisiaj wspaniały gość, pan Marcin Dybowski, a moją przyjemnością jest jego powitać. Witamy Państwa, Pana bardzo serdecznie. Na wieki wieków. Amen. Z tej strony Zbigniew Pietranik. Państwa również witamy bardzo, bardzo mocno. No i przejdźmy od razu do meritum. A meritum to by był Pana życiorys. Powiem szczerze, że czytając Pana życiorys, oczywiście najważniejszą rzeczą, którą trzeba wspomnieć, to to, że jest Pan inicjatorem, ale zarazem założycielem Ruchu Kontroli Wyborów. Ale jak czytałem Pana życiorys, to było tak niesamowicie wspaniała lektura. Zrobił Pan tak dużo dla naszej ojczyzny, zrobił Pan tak dużo dla nas wszystkich, że nie wiadomo, od czego zaczynać i gdzie się zatrzymać i gdzieś skończyć. No na pewno najważniejszym, tak jak mówię, by było z ostatnich rzeczy to Ruch Kontroli Wyborów i to dzięki temu te ostatnie wybory skończyły się bardzo, bardzo dobrze, a mogły się skończyć bardzo źle, ale oprócz tego jeszcze, to znaczy ostatnie wybory prezydenckie, a oprócz tego no jeszcze dodajmy, że jest Pan właścicielem wydawnictwa Antyk. Niesamowicie wspaniałe wydawnictwo, wydające naprawdę, naprawdę niesamowite wolumeny i te właśnie książki, które nie zawsze są mile widziane przez lewicę. No i chociażby już jakby tu nie patrzeć, to trzeba oczywiście wymienić chociażby pracę Feliksa Konecznego, naszego nieżyjącego profesora, chyba jednego z największych mistrzów tego typu dzieł. No wiele, wiele rzeczy. Oczywiście największym dla mnie było zdumieniem, jak wiele Pan przeżył nieszczęść i smutnych, prawda, przygód z powodu chociażby wydania książki Via Bank i FOS, czyli po prostu na samym początku rozkradania Polski, zaraz po tym nieszczęsnym okrągłym stole, tym praktycznie no, jakimś taką farsie, który dla nas obywateli polskich zrobioną, potem od razu Pan zaprotestował tym wszystkim początkowym bałaganom związanym z wyprzedażem, z rozkradaniem Polski i natychmiast jak dużo nieszczęśliwych przygód i chociażby no, pogróżek, że Panu odbiorą życie, Pana spotkało. Także tak jak mówię, no i patrzę się na Pana życiorys, to jest niesamowita książka, można powiedzieć, można by było nakręcić film o Jamesie Bondzie, ale pomijając to wszystko, to chciałbym przede wszystkim jako Polak, jako obywatel Polski Panu podziękować za całą Pana pracę i za naprawdę za wszystko, co Pan do tej pory zrobił dla naszego kraju. Tak zostałem wychowany przez swoich rodziców i nigdy nie wierzyłem komunistom, nigdy nie wierzyłem w okrągły stół. Od samego początku przeciwstawiałem się temu, co tutaj zmontowano i myślę, że do dnia dzisiejszego żyjemy w takiej właśnie fikcji Polski niepodległej, a sytuacja wygląda w ten sposób, że ci ludzie, którzy rzeczywiście chcą Polski niepodległej, suwerennej, mocnej, silnej, są cały czas marginalizowani, dopuszczani do rządów. Są tylko ci, którzy chcą Polski rozkładu i chcą po prostu podporządkować się różnym koncepcjom. Albo tak jak w tej chwili jest to koncepcja budowania Euroazji, czyli budowania takiej Polski jako karczmy zajezdnej pomiędzy Rosją, Berlinem i pozostałą Europą. Do tego się w tej chwili dołączyły Chiny ze swoim olbrzymim potencjałem, z olbrzymim kapitałem. I w dalszym ciągu no, ja bym chciał przejść na, można powiedzieć, emeryturę. Chciałbym już przestać, jakby tu powiedzieć, tak walczyć, jak za czasów mojej młodości. No ale nie ma niestety takiej możliwości, dlatego bo Polska w dalszym ciągu nie jest ani Polską taką, jaką sobie życzyłby Stwórca, a przypomnijmy przecież wyraźnie, czy to w objawieniach związanych z Celakówną, czy w objawieniach także związanych z świętą siostrą Faustyną Kowalską, Pan Jezus domagał się, by Polska była wierna i jeśli będzie wierna, to zostanie wywyższona. Jak widać, wywyższona w tej chwili wcale nie jest. Jesteśmy coraz bardziej poniżani, rozkradany jest ten nasz majątek. W tej chwili bardzo tajemniczą sytuację mamy związaną z polskimi
surowcami i bogactwami naturalnymi, gdzie okazuje się, że czy to od skrajnej lewicy, czy to po, można powiedzieć, taką wolnościową nawet prawicę, nikt nie nagłaśnia sprawy bardzo istotnej dla naszego narodu, mianowicie przyszłości polskich zasobów naturalnych. Człowiek niezwykle zaangażowany w tę sprawę już w także obronę kopalni Krupiński, pan Krzysztof Tytko, nie może w tej chwili u żadnego z kandydatów na prezydenta, czy to jest z prawej strony, czy to jest z koncesjonowanej jakiejś strony, żaden z kandydatów nie chce właśnie wziąć w obronę polskich zasobów naturalnych i nie chce, by poruszać publicznie, nawet w czasie kampanii wyborczej, chociażby, żeby wykorzystać ten czas antenowy, by po prostu uświadomić Polakom, jak niezwykłe bogactwa naturalne Polska posiada. I wygląda jakby na to, że ktoś ma wielką chrapkę na te nasze bogactwa naturalne. No a jeśli Polska nie będzie miała silnej gospodarki, nie będzie miała też możliwości po prostu budowania swojej przyszłości, będzie musiała się poddać temu dyktatowi międzynarodowemu. No i to jest nasz problem. Polska niestety nie okazuje wierności dekalogowi, nie okazuje wierności Chrystusowi Królowi, a powiedzmy przecież szczerze, tutaj jeśli chodzi o Chrystusa Króla, to nie chodzi o to, żebyśmy my się obwiesili jakimiś na zewnątrz tylko transparentami i nie wiem, plakatami i żeby to była tylko jakieś nazewnictwie, że Polska ma Chrystusa Króla jako swojego króla, tylko królem jest ten, którego prawo jest przestrzegane, tak, w danym państwie, w danym, nie wiem, na danym terytorium, no więc prawem boskim jest dekalog i jeśli dekalog nie jest przestrzegany w Polsce, no to trudno mówić jest w tym momencie o tym, że Jezus Chrystus jest królem Polski. W dalszym ciągu królem jest liberalizm, w dalszym ciągu królem jest modernizm, można powiedzieć, i wszelkiego rodzaju, nie wiem, nowoczesności, które odchodzą od tego, czego życzyłby sobie dla nas Zbawiciel, no i czego życzyłaby sobie chociażby Matka Najświętsza, a przecież powinniśmy chociażby nawet oprzeć się na ślubach jasnogórskich narodu, przecież te śluby jasnogórskie narodu bardzo wyraźnie mówią, jaka Polska powinna być, a nie jest. Oczywiście, ja panu powiem, że właśnie biorąc pod uwagę to, co pan powiedział, jak bardzo istotnym by było, i może zadam takie troszeczkę skomplikowane pytanie, bo są osoby, które twierdzą, że nawet najpierw musimy się nawrócić, no bo jakby nie było, tak jak pan wspomniał, nasza Polska, nasz polski katolicyzm nie jest już taki czysty, jakby się chciałoby go widzieć, ale zarazem to czy najpierw powinniśmy ukoronować naszego Zbawiciela na króla, czy najpierw powinniśmy dorosnąć do tego momentu i później go koronować, bo wiem, że są pytania na ten temat. Oczywiście my byśmy chcieli, żeby go najpierw ukoronować, ale czy to by było rozsądniej najpierw wziąć nas troszeczkę podbudować, czy najpierw wziąć, pozwolić ukoronowanemu królowi nas podbudować w ten sposób, może od tego zacząć? No to jest bardzo trudny rzeczywiście dylemat, bo to jest dylemat może bardziej dla tych, którzy powinni być przywódcami tego całego procesu i przywódcami Polski. Ale tutaj myślę, że te dwie rzeczy się nie wykluczają. Tutaj należałoby spojrzeć na to, że Bóg prowadzi człowieka tak samo i prowadzi narody, jeśli tylko one chcą być prowadzone i można razem dojrzewać do tego wielkiego wyzwania, jakim jest właśnie bycie poddanym Jezusa Chrystusa, Króla Polski. Można tutaj zobaczyć na przykład, jaki jest związany z dziejami przyjęcia Matki Najświętszej jako Królowej Polski. Przecież Polska, kiedy w osobie króla Jana Kazimierza i w osobie stanów i duchownego, i szlacheckiego, i tam też byli przedstawiciele włościaństwa,
kiedy Polska przyjmowała w osobie właśnie tego ślubu lwowskiego Matkę Najświętszą jako królową Polski, to można wręcz nawet powiedzieć, że Polski przecież w ogóle nawet już niemalże nie było. Był skrawek wolnej Polski właśnie we Lwowie i dlatego król Jan Kazimierz, przemykając się przecież tutaj południowymi szlakami, dotarł poprzez ziemię krośnieńską, dotarł właśnie na ziemię lwowską i praktycznie można nawet powiedzieć, że przecież uznał Matkę Najświętszą jako królową Polski, nie mając już tego królestwa, dlatego, bo to królestwo było całkowicie zalane obcym najazdem, tak w historii nazywamy to potopem. Nic nie wskazywało nawet na to, że rzeczywiście dojdzie do takiej sytuacji, w której te losy zostaną odwrócone, a jednak król Jan Kazimierz w jakimś wielkim zaufaniu zawierzył i oddał Matce Najświętszej wszystkie swoje ziemie, w związku z tym nawet nie tylko te, które w tej chwili są w granicach tego tworu państwowego, który nazywamy trzecią czy czwartą RP, ja nazywam to PRL-em bis, ponieważ w dalszym ciągu rządzą tutaj postkomuniści i ludzie, którzy chcą się z nimi dogadać i są trwożliwi wobec nich i tchórzliwie się zachowują, nie są w stanie z niczego ich rozliczyć, to patrząc na ten przykład także historii, ale nawet zobaczmy śluby jasnogórskie kardynała Wyszyńskiego. Przecież kardynał Wyszyński zdawał sobie z tego sprawę, że nie ma do czynienia ze świętym narodem, zupełnie nie błądzącym i w ogóle absolutnie czyściuteńkim, przestrzegającym dekalog od pierwszego do ostatniego przykazania. Przecież nasi kardynałowie i biskupi wiedzą o tym, że i sami są grzeszni i my jesteśmy grzeszni, no przynajmniej w dawnym czasie, bo dzisiaj to rzeczywiście jest wielu kardynałów i biskupów, którzy uważają, że w ogóle nie ma czegoś takiego jak grzech i że w ogóle już niemalże przymusem boskim jest to, żeby nas zabierać od razu na drugi dzień do raju. Ale w każdym razie wtedy, przynajmniej kiedy kardynał Wyszyński przecież robił ten program związany z właśnie ślubami jasnogórskimi narodu, to przecież wyznaczył pewną marszrutę tych ślubów. Wyznaczył lata, w których po prostu była przepracowana ta cała sprawa i teraz można powiedzieć, że tak powinno też i dzisiaj się odbyć, wiedząc o tym, że jesteśmy grzeszni, że właśnie niestety nie ma tego dekalogu na co dzień, że Polacy i poprzez komunizm, i poprzez postkomunizm, poprzez ten obrzydliwy liberalizm, który Bogu mówi nie i liberalizm, który u nas nie tylko w gospodarce jest uprawiany, ale przede wszystkim w polityce i w świecie wartości, to właśnie należałoby narodowi wskazać i ci, którzy są przywódcami narodu, oni powinni wykazać, że na przykład wyznaczamy, nie wiem, 8 najbliższych lat takiego przygotowywania się, prawda? I poprzez tę marszrutę, poprzez taką, modne jest mówienie w świecie polityki, mapa drogowa, tak? No można by było oczekiwać, że przywódcy powinni taką mapę drogową nam wyznaczyć i wiedząc o tym, prawda, że człowiek nawraca się, ale też i może jako grzesznik też uciekać się do pomocy boskiej, właśnie to powinno być najnormalniej w świecie wytyczone i te dwie rzeczy powinniśmy, te dwie jakby takie skrajne pojmowanie tych rzeczy połączyć po prostu poprzez właśnie marszrutę przez nasze lata i po iluś tam latach takiego właśnie przygotowywania się powinniśmy przyjąć Jezusa Chrystusa jako Króla Polski, a w tym akcie nie oszukiwać ani siebie, ani Boga Najwyższego, że to dlatego robimy, bo już jesteśmy kompletnie bezgrzeszni, tylko właśnie dlatego to robimy, ponieważ znamy swoje słabości z przeszłości i z teraźniejszości i obawiamy się tej przyszłości i dlatego chcemy, żeby On był tym, który nas uratuje, tak? Także tak bym te dwie rzeczy połączył i ani nie pozwolił
na takie patrzenie, że dopiero kiedy będziemy święci i Polska będzie święta, to dopiero wtedy będziemy mogli mieć Chrystusa Króla jako naszego właśnie Króla, który rządzi Polską, jego prawo jest przestrzegane, ani nie pozwoliłbym na to, żeby właśnie zrobić to jako taki spektakl teatralny, że tak naprawdę się nie nawracamy, nie podejmujemy żadnego wysiłku, ale sobie po prostu taką etykietkę przykleimy i jak sobie przykleimy taką etykietkę na mapie Polski, że Jezus Chrystus jest królem Polski, to na drugi dzień Pan Jezus nie będzie miał nic innego do zrobienia, tylko zwalczyć naszych wszystkich wrogów. Przypomnę, że Izraelici, kiedy przyszedł Pan Jezus do nich na świat, i też oczekiwali właśnie, że Izrael zostanie przywrócony do swojej potęgi i chwały, a Pan Jezus miał na ten temat zupełnie inne podejście i owszem, ten nowy Izrael, nowy Kościół zapanował i wprowadził wielką, wspaniałą cywilizację, ale w sposób nie bezbolesny, tylko jak najbardziej bolesny i trzeba było wiele set lat cierpień i niezapierania się Boga, by nastąpiło takie wielkie zwycięstwo na całym świecie właśnie religii katolickiej. Ponieważ przestaliśmy zapatrywać się w stronę Boga i przestrzegać Jego przykazań, no to niestety ta cywilizacja w tej chwili ma się ku schyłkowi, czy przeżywa olbrzymi kryzys, dlatego, bo nawet ci, którzy są przywódcami czy to Kościoła, czy to świata, postępują tak, jakby Boga nie było. Tu się oczywiście z Panem zgodzę, że tak postępują. No przede wszystkim wspomniał Pan naszego wspaniałego kardynała Wyszyńskiego. Dzisiaj, no jeżeli chodzi o naszych hierarchów, poziom bycia skonfundowanymi to jest chyba troszkę większy niż kiedykolwiek by się spodziewano, no bo tak jak Pan miał nawet przyjemność wspomnieć, że niektórzy z nich sądzą, że piekła nie ma, niektórzy sądzą, że będziemy wszyscy zbawieni bez względu na to, co byśmy nie robili. Tak nie będzie. O tym nam chociażby przypomina samo nawet chociażby Fatima, które niedawno mieliśmy święto, gdzie już tak przy okazji trzeba wspomnieć, że nawet Matkę Boską Fatimską nam zamknięto przed wiernymi i trzymała Narodowa Straż Portugalska, Narodowa Gwardia Portugalska trzymała właśnie dostęp do Matki Bożej Fatimskiej jak gdyby zakazany. Nie wolno było tam wejść, nie wolno było się pomodlić, ani nawet uczestniczyć w jakichkolwiek obchodach. Co mnie przeraża troszeczkę, to muszę powiedzieć, że jak tutaj Amerykanie, na przykład tu na naszym gruncie w Chicago, często gęsto się martwią o tak zwanych baby boomers, czyli dzieci urodzone zaraz po II wojnie światowej. Jak będzie wyglądała Ameryka po wymarciu tych właśnie tych dzieci, tych baby boomers, kiedy właśnie ten wyż demograficzny taki dosyć poważny był zaraz po II wojnie światowej. No i teraz ci ludzie są często gęsto już w domach starców, często gęsto już na poważnej emeryturze, no i często gęsto już troszeczkę im się wymiera. Jak będzie wyglądała Ameryka, to może odłóżmy na inny program, ale dlaczego o tym wspominam? Dlatego, ponieważ na wsiach jeszcze nie jest tak źle pod tym względem, bo na wsiach często gęsto ludzie chodzą do kościoła po to, żeby sąsiedzi widzieli, że oni byli w tym kościele. I daj Boże, żeby tak nie było, żebym się mylił, ale czasami być może tak jest. Natomiast w miastach, jak się pójdzie, ja za każdym razem, jak jestem w Polsce, bardzo często chodzę do kościoła właśnie, żeby przeżyć ten wspaniały, że tak powiem, jak gdyby tą tradycję polską od tą, z którą się wychowałem. Ta msza polska jest jednak jakby nie była taka specyficzna, nasza, bliska memu sercu. I jak tak chodzę do kościółka, no to wiadomo, w tych miastach zwłaszcza, to widać, że ta średnia wiekowa jest bardzo zawyżona. I teraz, jak Pan wspomniał, żeby ta droga trwała jakoś około 8 lat naszego przygotowania się, czym się ja przerażam i o co się martwię, że właśnie, że ci najbardziej wierzący, najbardziej chodzący, czy oni są najbardziej wierzący, nie wiem, ale no bo są różnie, ludzie odbierają wiarę, ale najbardziej chodzący do kościoła, ludzie, którzy chodzą w tej chwili do kościoła, że może ich zabraknąć za 8 lat, zabraknąć, żeby chodzić do tego kościoła. To mnie właśnie osobiście przeraża. Co Pana zdaniem, co powinniśmy zrobić, żeby sprzedać Pana entuzjazm katolika, mój entuzjazm katolika, naszą świętą wiarę katolicką, tym młodym ludziom, żeby oni wierzyli tak jak my, żeby oni wierzyli jeszcze bardziej, żeby oni oczekiwali tego Chrystusa, który przyjdzie na ziemię tutaj nam, że tak powiem, nareszcie zrobić porządek. Wie Pan, no
Podstawową kwestią to jest to, że nie pozyska się młodych ludzi cały czas ulegając im i przypodobując się im, bo to jest po prostu błędna droga. Nawet jeśli, powiem przekornie, że nawet jeśli w tej chwili właśnie widzimy starszych ludzi w kościele, to, a nie widzimy właśnie młodych, to proszę pana, no to oni są właśnie w kościele dlatego, że jeśli, jak byli młodzi, to chodzili do kościoła. I to, że oni są w kościele, jest świadectwem dobrej katechizacji w przeszłości, tak? I tego, że ci ludzie wiedzą, gdzie mają szukać ratunku i wiedzą, gdzie, w jaki sposób, jak się przygotować także nawet i do śmierci, tak? Natomiast jeśli młodemu człowiekowi dzisiaj od rana do wieczora, jak on idzie do różnego rodzaju kazania, księża mówił, że Bóg kocha cię takim, jakim jesteś, tak? Że nie musisz praktycznie prawie nic robić, poza ewentualnie jakimiś emocjami. Nie musisz wykonać żadnej pracy nad sobą, nie musisz codziennie robić rachunku sumienia, a to są przecież zupełnie podstawowe, elementarne zasady życia katolickiego w dawnych wiekach wykładane i to przynosiło po prostu skutek, więc podstawowa rzecz. Kościół będzie pełny w momencie, kiedy ludzie usłyszą tam głos Chrystusa. No, jeśli oni nie słyszą głosu Chrystusa, jeśli oni słyszą cały czas, że są zdrowi, że nie potrzebują lekarza, no to po co oni mają chodzić do kościoła? Przecież do kościoła chodzą tylko ci ludzie, którzy wiedzą, że są chorzy i potrzebują lekarza. To już jest powiedziane wyraźnie przez samego Chrystusa. Jeśli dzisiaj ewangelizacja, na nieszczęście nazywana nową ewangelizacją, tak jakby właśnie chodziło o wtłoczenie do umysłów, do woli młodych ludzi czegoś nowego. Jeśli ta nowa ewangelizacja właśnie nie zawiera prawdy, jeśli mówi się temu młodemu człowiekowi, że może się zbawić w każdej religii, no to po co on ma w ogóle chodzić do kościoła, tak? Także jeśli taka trucizna będzie cały czas ludziom, a od kilkudziesięciu lat taka właśnie trucizna jest wtłaczana w uszy, w umysły, w wolę każdego młodego człowieka, no to nie ma co się dziwić, że ci ludzie po prostu nie idą do kościoła, bo lekarza potrzebują tylko ci, którzy się źle mają. I to jest moim zdaniem podstawowy problem dzisiejszego kościoła. Wcale nie świat zewnętrzny, bo świat zewnętrzny, można powiedzieć, w tej sytuacji, w jakiej się dzisiaj znajduje, wręcz jest apologią kościoła, tak? Można pokazać każdemu młodemu człowiekowi, zobacz, jak wygląda świat, i zobacz, wygląda właśnie dlatego, że odszedł od wiary, odszedł od nauczania boskiego. Bóg nie naucza tak, tylko naucza inaczej. A ludzie dzisiaj doskonale wiedzą, także i ci młodzi, że co trzecie małżeństwo się rozpada. Wiedzą doskonale, że są ludzie sobie niewierni, tylko że nikt im nie mówi, dlaczego tak się dzieje i nikt nie wskazuje tego świata złodziejskiego, tej ekonomii bandyckiej opartej przede wszystkim na zupełnie innej moralności niż moralność chrześcijańska. Nikt im nie wskazuje tego, że słuchaj, właśnie dlatego tak to się dzieje w tym świecie, ponieważ właśnie ci ludzie, ci przedsiębiorcy, ci rządzący nie przestrzegają zasad chrześcijańskich. No jeśli Kościół udziela komunii świętej tym, którzy są zajadłymi złoczyńcami, są dzieciobójcami, a młody człowiek to ogląda, a młody człowiek po prostu wyciąga z tego wnioski i wyciąga z tego wniosek bardzo prosty. Po co mi taki Kościół, który dostosowuje się do świata? Kościół dostosowujący do świata jest godny pożałowania i pogardy i dlatego z taką pogardą właśnie się spotyka i nie może być inaczej, bo to jest po prostu zapisane w prawie naturalnym. To jest zapisane, to jest zupełnie oczywiste, że jeśli Bóg wymaga od człowieka, by człowiek się zaparł swojego życia, żeby je uzyskał, a człowiek nie chce zaprzeć się swojego życia, tylko chce żyć po swojemu, no to jest oczywiste, że to wszystko musi prowadzić do ruiny. I teraz żyjemy w tak fatalnych czasach, że nawet duszpasterze nie potrafią wskazać palcem na
zepsucie tego świata jako na dowód właśnie na to, że Chrystus jest potrzebny, tak? Po prostu młodemu człowiekowi mówi się, że może się zbawić w każdej religii, no to człowiek sobie myśli w takim razie, jeśli w każdej religii, każda religia jest prawdziwa, to znaczy, że żadna nie jest prawdziwa, tak? I to jest największy problem i największy błąd współczesnego przemawiania do kościoła, hierarchicznego przede wszystkim do młodych pokoleń. I dlatego te pokolenia, one odrzucają Chrystusa, myśląc, że Chrystusem jest to, co im się przekazuje. No jeśli takim człowiekiem, który przekaz ma, jest chociażby kardynał Walter Kasper, czy przekaz jest jakiegoś biskupa takiego, czy kardynała niemieckiego, który po prostu w ogóle wywraca wszystko do góry nogami, który na przykład chce małżeństw homoseksualnych, o ile w ogóle tutaj w wielkim cudzysłowie w ogóle można użyć tego słowa, no to przecież młody człowiek po prostu skąd ma poznać prawdziwą wiarę Chrystusową, a jeśli się jemu przekazuje to, że to jest wiara Chrystusowa, no to jest oczywiste, że on splunie na to i słusznie, że pluje na to, dlatego, bo to jest nieprawda. On odrzuca nieprawdę. On nawet tej prawdy nie poznał, bo niestety nie dano mu poznać tej prawdy. I tutaj trzeba by było przypomnieć postać żony wspaniałego teologa Hildebranda, która przecież mówiła bardzo wyraźnie o tym, że Kościół został zinfiltrowany. W samym amerykańskim kościele przecież to były dziesiątki tysięcy młodych ludzi kierowanych do stanu kapłańskiego, komunistów, którzy po prostu szli tylko po to, by właśnie zniszczyć ten Kościół. No i mamy taką sytuację, jaką mamy. To wszystko jest do odkręcenia, tylko pod jednym warunkiem, że po prostu zacznie się głosić prawdę. Wystarczy prawda, a prawda nas wyzwoli. Tylko chodzi o to, że niestety tej prawdy nikt nie chce głosić lub też głoszona jest przez pojedynczych biskupów czy pojedynczych kardynałów. I trzeba się dlatego modlić o tych kardynałów i biskupów, ale też nie tylko tych, którzy są wytrwali i trwają w świętej wierze katolickiej, ale trzeba się modlić także o nawrócenie tych, którzy po prostu właśnie niszczą Kościół Święty, a o tym, że niszczą, to nie jest wielkie odkrycie i to nie jest nic szokującego. To o tym mówił papież Benedykt XVI, mówił przecież właśnie wyraźnie i mówił właśnie po wizycie w Fatimie, kiedy mówił, że największym wrogiem Kościoła nie są w tej chwili zewnętrzni nieprzyjaciele, ale że ci, którzy właśnie opanowali Kościół od środka. Szczerze mówiąc, wiemy, jak wspaniałe dzieła pana wydawnictwo Antyk wydawało, ale zarazem pamiętajmy o książce chociażby Malachiego Martina i powiem szczerze, jak ja ją czytałem, znaczy ja miałem tą przyjemność, wielokrotnie słyszałem go tutaj w Stanach Zjednoczonych, jak jeszcze za życia, jak jeszcze miał swoje jakieś różne słuchowiska, właśnie chociażby występował w radiu, na niektórych programach, przeważnie to były programy jakieś wieczorne i nie tak bardzo popularne ze względu na to, co mówił, ale wtedy pamiętam, że dla mnie to było szokiem, się zastanawiałem, czy to takie rzeczy w ogóle by były możliwe, żeby się działy na przykład w Watykanie, czy chociażby to, co on mówił o Nowym Jorku, że jak przyjeżdża do Nowego Jorku, to wszystkich ludzi, których na ulicy spotyka, to są ludzie, którzy już są, że tak powiem, mają w sobie przynajmniej jednego demona. Przerażające zdanie, przerażające opinie, ale no potem się okazuje, że jak patrzymy się na to, co się dzieje w Watykanie, jak się okazuje to, co się dzieje w naszym kościele, to być może dużo z tego, no, co on mówił, być może miało jakieś swoje poważne tak, jakieś punktowanie. Dlatego wydaję książki Malachiego Martina i rzeczywiście one bardzo dużo rzeczy odsłaniają, ale myślę, że my jako katolicy robimy jeden wielki błąd, mianowicie my jakby widzimy te rzeczy, my o nich mówimy, ale my się nie modlimy, nie pokutujemy, nie pościmy. To jest nasz problem, że
Jakby zdajemy sobie z tego sprawę i nawet sam diabeł nie ma nic przeciwko temu, żebyśmy słyszeli coraz gorsze informacje i coraz bardziej nas dołujące, czyli wprowadzające nas w jakąś depresję, po to, żebyśmy my po prostu przestali mieć tę cnotę nadziei i żebyśmy się poddali. Tymczasem w katolicyzmie i w ogóle w religii katolickiej niewiele trzeba. Wystarczy zwykłe środki, takim jakie jest na przykład różaniec, wystarczą zwykłe środki, takim jaki jest post, jakieś wyrzeczenia, i jeśli by wystarczająco dużo osób, a z dialogu pomiędzy Bogiem a Abrahamem wiemy, że gotów był Bóg nawet ocalić Sodomę i Gomorę, jeśli by tylko się znalazło 10 sprawiedliwych, my się za bardzo w tej chwili skupiamy na widzeniu zła i na przekazywaniu sobie złych informacji, a nie skupiamy się na tym, że możemy właśnie w takiej intencji, jak na przykład właśnie Chrystus Król Polski, wierność Matce Najświętszej Królowej Polski, różaniec, czyli chociażby na przykład właśnie krucjata różańcowa za ojczyznę, która przecież od 9 lat modli się w Polsce i co miesiąc ma czuwania na Jasnej Górze i co miesiąc ma różnego rodzaju marsze pokutne. W Stanach Zjednoczonych tak samo myślę, że jeśli by były jakieś tego rodzaju działania, jeśli byłyby na przykład właśnie pokutne marsze różańcowe, byłaby taka ogłoszona wśród katolików potrzeba pokutowania. Przypomnę, że diabłu bardzo nie w smak jest pokutowanie, a anioł z Fatimy, wskazując na kulę ziemską, wołał pokuty, 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 tak jakby się domagał tej pokuty, tak jakby właśnie tej pokuty było za mało. Gdyby w Stanach Zjednoczonych właśnie chociażby katolicy, nie wiem, w Waszyngtonie czy w jakimś innym wielkim mieście zorganizowali taki pokutny marsz różańcowy, nie wiem, z jakiejś dużej katedry pod chociażby Biały Dom czy w jakieś inne miejsce. Nawet sami Polacy, gdyby zrobili taką pielgrzymkę raz na rok nawet, to Bóg na takie rzeczy czeka i dla takich nawet małych czynów może dokonać właśnie nawrócenia świata. Tylko problem polega z nami katolikami w tej chwili na tym, że my nie sięgamy po różaniec, mimo że we wszystkich objawieniach Matki Najświętszej, Matka Najświętsza mówi wyraźnie, że ostatnią bronią, jaką nam zostanie, będzie różaniec. Na marginesie należałoby się zastanawiać nad tym, co to znaczy, dlatego, bo przecież Matka Najświętsza wie o tym doskonale, że nieskończenie wartościowsza jest msza święta od różańca, a jednak wskazuje na różaniec, czyli jakby pośrednio Matka Najświętsza też i wskazuje, że coś może stanie się z tą mszą świętą, albo już stało się z tą mszą świętą, że ta msza święta, a szczególnie na Zachodzie, gdzie zmieniono także słowa konsekracji i od dziesiątków lat chociażby w wielu kościołach Stanów Zjednoczonych nie dochodzi do przemiany chleba i wina w najświętsze ciało Pana Jezusa i najświętszą krew. I od dziesiątków lat ludzie po prostu jedzą kawałek chlebka czy po prostu opłatka i nie ma, bo nie doszło tam do konsekracji. Jeśli są problemy z dostępem do wielu innych sakramentów świętych, no to nie ma co się dziwić po prostu, że świat upada, dlatego, bo w ten sposób chociażby jest to apologetyka tego, jak bardzo światu jest potrzebna prawdziwa msza święta, prawdziwe słowa konsekracji, jak naprawdę ważne dla chrześcijanina jest przyjęcie chrztu świętego, jak ważne jest przystępowanie do sakramentów świętych, jak ważne jest na przykład spowiedź święta, jak ważne jest przyjęcie ciała i krwi pańskiej i że jeśli właśnie tego nie robimy, no to nie może być inaczej jak tylko katastrofa. Więc my się nie możemy dziwić temu, że jest wokół nas katastrofa, ponieważ to w jakiś sposób, w sposób naturalny udowadnia, że Bóg jest nam potrzebny. I jeśli my się od tego odwracamy,
to nie może być tak, że my się odwrócimy od Pana Boga, a na świecie w dalszym ciągu będzie idealnie. Wręcz przeciwnie, jeśli chcemy wracać do świata pogańskiego, no to dokładnie wrócimy do takiego świata, jaką dzisiaj, czy to w Chicago, czy w Nowym Jorku, czy w wielu tam bodajże ponad 150 miastach Stanów Zjednoczonych. Przecież Państwo już doskonale to widzą, jak wygląda świat pogański, jak wygląda świat lewacki, w jaki sposób będzie wyglądać, będą wyglądały Stany Zjednoczone w rękach komunistów, tak? No tak dokładnie, jak wyglądała Rosja w rękach komunistów, jak Polska wyglądała w rękach komunistów, jak Chiny wyglądają dzisiaj w rękach komunistów, będąc krajem totalitarnym, będąc krajem mordującym księży, prześladujących wierzących, torturujących biskupów. I co z tego, że tam nawet ten kraj na zewnątrz będzie miał pieniądze, będzie miał najnowocześniejszą technologię do śledzenia i zniewolenia człowieka. No i tutaj jest jasne, człowiek współczesny musi wybrać, czy chce umrzeć w grzechach, czy chce się po prostu wyzwolić do życia dziecka Bożego, które przestrzega dekalog. I nie dlatego chce się wyzwolić, ponieważ to go nic nie będzie kosztowało, bo być może nawet i będzie zapłatą za to wyzwolenie śmierć, tylko czy chce umrzeć jako niewolnik i ekonomiczny, i polityczny, i niewolnik samego siebie w znaczeniu grzechów ciężkich, które będzie miał, czy chce umrzeć nawet jak człowiek wolny. Czyli tutaj można powiedzieć, że bardzo dotykamy pewnych bardzo fundamentalnych rzeczy dla samego myślenia takiego typowo amerykańskiego, dlatego, bo przecież Ameryka wyrosła w jakiś sposób na tym dylemacie, czy chcemy żyć jako ludzie wolni i kształtować nasz ustrój, nie będąc niewolnikiem, czy chcemy po prostu właśnie, czy chcemy, a nawet jeśli będzie to nas kosztowało życie, to po prostu kładziemy na szali nasze życie i nie pękamy, jakby to powiedziała młoda jakaś osoba. No a dzisiaj nawet zwykły koronawirus doprowadził do tego, że ludzie wpadli w panikę, chociaż na szczęście w tej chwili coraz więcej instytutów i coraz więcej nawet państw przyznaje, że to było kłamstwo. Nie wiem, czy państwo wiecie o tym, że premier Norwegii w tej chwili przeprasza Norwegów za te obostrzenia i za tą histerię, która została uruchomiona i za to, w jaki sposób niegodziwy, niezgodny z prawem naturalnym zostało zamknięte całe państwo, a ludzie pozbawieni swoich wolności. Okazało się po prostu, że to jest jedna wielka ściema, którą ja od samego zresztą początku w wystąpieniach licznych, publicznych i w mediach społecznościowych ostrzegałem, że to jest histeria i że jest to po prostu pierwszy etap wojny Chin z całym światem, gdzie Chiny po prostu w tej chwili mają być tym taranem, który ma poprowadzić tę rewolucję. No i nie ma co się dziwić, że w Stanach Zjednoczonych też państwo mają taką sytuację, jaką mają, ze względu na to, że po prostu Trump w jakiś sposób staje się nieprzyjacielem tego nowego porządku świata i chcą, że tak powiem, go z siodła wyrzucić, żeby tacy nikczemni ludzie jak Clinton, Clintonowa, czy jak cała ta opcja związana czy z Bushami, czy z Clintonami, czy z Obamą, żeby znowu doszła do władzy w Stanach Zjednoczonych i żeby Stany Zjednoczone znowu mogły swoją potęgą przewodzić temu globalizmowi, ponieważ Stany Zjednoczone w tej chwili jakby nie chcą uczestniczyć w całą swoją potęgą, no to po prostu lewactwo znalazło w Chinach to i pieniądze, i wolę, bo przywódca Chin, przypomnę, w ostatnich dniach powiedział wyraźnie, że Chiny przechodzą z tego etapu, w którym wspomagały nowy porządek świata, przechodzą do etapu, w którym będą przewodzić temu właśnie tym przemianom związanym właśnie z nowym porządkiem świata.
Oczywiście wszyscy się boimy pomyśleć nawet o tym, co nam neomarksizm znowu przyśle tutaj w Stanach Zjednoczonych jako następną tabletkę, żeby pozbyć się prezydenta Trumpa. Ale skoro już jesteśmy przy wyborach i mamy tak zacnego i wspaniałego gościa, no to muszę się pana spytać, jeżeli chodzi o 2015 rok. Mieliśmy wybory prezydenckie. My, katolicy, no, głosowaliśmy oczywiście, pan Grzegorz Braun, niesamowity człowiek, jeżeli chodzi o... Właściwie jego cała kampania wyborcza to była jak gdyby przestudiowaniem prawd szkoły frankfurckiej, no i postawieniu nam takiego typowo polskiego, zacnego, polskiego, szlacheckiego, katolickiego programu, który by wyszedł naprzeciw tym, można powiedzieć, nie na tyle naprzeciw, co przeciwstawił się tym wszystkim postulatom szkoły frankfurckiej, ale to był 2015. Niektórzy z nas głosowali na prezydenta Dudę, niektórzy na Grzegorza Brauna. Później w drugim etapie wszyscy na prezydenta Dudę i cieszyliśmy się, że mamy dobrą zmianę. No, mieliśmy dobrą zmianę, teraz się troszkę nazmieniało, dużo się nazmieniało. Mieliśmy chociażby świrusa, o którym pan wspomniał, i wiele innych rzeczy. Mamy następne wybory. Czy bardzo szanuję pana zdanie, dlatego chciałbym się spytać jeszcze zanim skończymy, bo bardzo jest to dla mnie ważne, co pan sądzi, co taki typowy katolik, Polak, który naprawdę chciałby dla Polski jak najlepiej. Czy ma na kogo głosować i jak bardzo to wszystko, bo szczerze powiem tak, powróćmy tylko na sekundę do Konfederacji. Cieszyłem się, że tyle opinii, tyle zdań różnych, najprzeróżniejszych na tej prawej stronie polityki polskiej zjednoczyło się pod jednym sztandarem. Fajnie. Bardzo mnie to cieszyło. Teraz widzę, że to troszeczkę jak gdyby luzuje się w szwach. Do tego PiS kiedyś, no tak jak mówię, wszyscy w niego żeśmy wierzyli, że to jest bardzo poważna prawica. Teraz no, patrzymy się na jego rządy przez tyle lat, czy to jest prawica, czy nie, każdemu zostawię do osądzenia. Co pan sądzi? Co powinniśmy robić? Jak powinniśmy entuzjastycznie, czy może nawet trochę z pesymizmem patrzeć się na te wybory? No ja myślę zasadniczo, że wyborca nie może się kierować tutaj właśnie emocjami i nie może ani zbyt pesymistycznie, ani entuzjastycznie na pewne rzeczy patrzeć, tylko musi patrzeć bardzo realistycznie. A w ogóle sytuacja, którą mamy dzisiaj, jest zupełnie nieporównywalna do roku 2015, nie tylko ze względu na to, że my już mamy doświadczenia i to mamy bardzo złe doświadczenia tego, w jaki sposób od programu takiego, na który myśmy się jako katolicy zgodzili, obóz władzy dzisiaj odszedł, ale także mamy swoje doświadczenia, ja osobiście krytyczne we współpracy z Konfederacją, można powiedzieć ruch kontroli wyborów, nie wiedzieć dlaczego w ogóle takiej współpracy nie ma i to nie z naszego powodu. Chętnie byśmy szkolili i chętnie byśmy wskazywali, w jaki sposób należy pilnować tych wyborów, ale Konfederacja po prostu przez całe lata nie wykazywała żadnego zainteresowania sprawami wyborczymi, też mimo naszych jakichś deklaracji, mimo też i nawet nie tylko deklaracji, ale konkretnego pomagania w poprzednich wyborach, gdzie tylko mogliśmy, zawsze żeśmy pomagali. Mam także osobiste jakieś krytyczne doświadczenia, no ale przede wszystkim, jeśli chodzi o dzisiejszą sytuację, to ona jest o wiele bardziej skomplikowana, dlatego, bo rzeczywiście katolik tutaj, jakby to powiedzieć, został oszukany, ewidentnie został oszukany, jeśli chodzi o prezydenturę Andrzeja Dudy. Z drugiej strony musi zdać sobie z tego sprawę, że naprawdę to starcie główne będzie przede wszystkim starciem z tym światem bardzo nikczemnym i liberalnym i stojącym wyraźnie po stronie LGBT i gender i wszystkich tych rzeczy, które z dnia na dzień po prostu natychmiast będą wprowadzane, chociażby przez takiego kandydata jak Trzaskowski, czy takiego kandydata jak Hołownia, nie mówiąc już oczywiście o Biedroniu. W Polsce po prostu jest sytuacja dokładnie tak samo rewolucyjna jak w Stanach Zjednoczonych, tylko państwo macie tę rewolucję na ulicach w postaci
szwadronów Sorosza, które muszą wyjść na ulicę i muszą podpalić Stany Zjednoczone, dlatego, bo macie jeszcze ludzi mężnych i polityków, którzy chcą się oprzeć temu, mają nie tylko kasę, mają także siłę, mają także i jakieś formacje, instytucje państwowe, które się w stanie są temu przeciwstawić. Natomiast u nas nie trzeba niczego podpalać, ale rewolucja jest dokładnie taka sama. Są tylko naprzeciwko siebie dwa obozy. Jeden obóz, który się składa z zupełnych mięczaków, albo zupełnie ludzi niedojrzałych, którzy w ogóle pierwsze kroki dopiero stawiają na gruncie polityki. No i są wyjadacze, którzy po prostu nieraz fałszowali wybory. I teraz problem polega jeszcze na tym, że obecne prawo wyborcze na skutek bardzo podłego postępowania wicepremiera Gowina doprowadziło do całkowitego demontażu obozu rządzącego i niedopuszczenia do wyborów 10 maja lub w ogóle w konstytucyjnym terminie majowym. My mamy w tej chwili sytuację zupełnie prawa, jakby, które funkcjonuje poza już konstytucją. Zostały wyznaczone wybory w nowym terminie i do wszystkich poprzednich sposobów fałszowania wyborów, o których żeśmy informowali i opinię publiczną, i obóz rządzący, ale także i opozycję, dojdą w tej chwili nowe sposoby fałszowania wyborów przy pomocy głosowania korespondencyjnego. I tutaj bardzo dobrym dla Państwa na przykład chociażby głosem o tym, jak niebezpieczne jest głosowanie korespondencyjne, no to chociażby są doświadczenia amerykańskie, prawda? Prawdopodobnie Państwu nie trzeba tak dużo tłumaczyć na temat głosowania korespondencyjnego jak w Polsce, gdzie po prostu głosowanie korespondencyjne jest czymś zupełnie nowym. I niestety te pomysły, które zostały wprowadzone w tej chwili w życie, no to tak jak już powiedziałem, do poprzednich sposobów fałszowania wyborów, o których ruch kontroli wyborów uparcie, o których informowaliśmy przez całe lata i obóz rządzący, ale także i opozycja niewiele w tej sprawie chciała zrobić, teraz dojdą głosowania korespondencyjne i będzie to wszystko użyte do tego, by narzucić Polsce kandydata strasznego, po prostu demonicznego, który natychmiast zacznie wprowadzać te pomysły Sorosza, będzie wykorzystywał inicjatywę prezydencką do formułowania projektów ustaw, będzie dążył do tego, by także były przedterminowe wybory. I po prostu Polska ma w tej chwili być, podobnie jak przed rozbiorami, państwem pogrążonym w chaosie. Jeśli zwycięży Andrzej Duda, czy w pierwszej, czy w drugiej turze, wiele wskazuje na to, że ma bardzo niewielkie szanse, żeby zwyciężyć, to po prostu, jeśli zostanie taka sytuacja, że Andrzej Duda zwycięży, to wtedy będzie protest wyborczy, a ponieważ konstytucja w tylu miejscach została złamana właśnie ze względu na te nikczemne działania Jarosława Gowina i tych, którzy go wspierają, także z obozu Prawa i Sprawiedliwości, bo tutaj piąta kolumna w tej chwili jest także i w obozie rządzącym, bo ci ludzie też już chcą, że tak powiem, pewnych przemian liberalnych i chcą Polskę wrzucić do tego worka euroazjatyckiego, by Polska poddała się modelowi właśnie budowania przyszłości w porozumieniu z Niemcami, Rosją i z Chińczykami. Udają tylko chęć współpracy ze Stanami Zjednoczonymi, udają tylko chęć, że tak powiem, tutaj budowania Polski silnej, a gdy przychodzi co do czego, to te rzeczy są oddalane w czasie. To tutaj będzie po prostu protest wyborczy złożony przez te komitety, które nie będą chciały uznać
zwycięstwa Andrzeja Dudy i bardzo dużo wskazuje na to, że będzie łatwo im wykazać, że kodeks wyborczy został złamany, że te prawo, które zostało wprowadzone w tej chwili, że jest prawem niezgodnym z konstytucją, wystarczy chociażby przywołać zapis w konstytucji, który wprost mówi o tym, że wybory muszą się odbyć nie później niż na 75 dni przed końcem kadencji prezydenta i nie wcześniej niż na 100 dni. W tej chwili to prawo, które weszło, już złamało ten zapis konstytucyjny, ponieważ wybory zostały na 60 parę dni przed końcem kadencji wyznaczone. W związku z tym będzie podstawa do tego, by po prostu te wybory zakwestionować. Już nie mówiąc o zupełnie oczywistej rzeczy, że te kampanie wyborcze nie mogły być w sposób normalny prowadzone, że nie były, że opozycja nie była dopuszczona do głosu, że w ogóle nie można było plakatować, że nie można było korzystać z wolności zgromadzeń i tak dalej, i tak dalej. To są zupełnie fundamentalne rzeczy i Sąd Najwyższy, który, przypomnę, wcale to, że tam się zmieniła jedna czy parę osób, czy paru sędziów, to jeszcze wcale nie znaczy, że Sąd Najwyższy jest w tej chwili polski. I ten Sąd Najwyższy może przychylić się do tego, by te wybory uznać za nieważne. I Polska będzie musiała się pogrążyć w czasie, w którym nie będzie prezydenta. Co to oznacza, proszę Państwa? To oznacza sytuację taką, że jeśli na przykład Rosja w tym momencie, a wielokrotnie to wcześniej deklarowała, będzie chciała przeprowadzić interwencję na przykład chociażby w państwach bałtyckich, czy na przykład na Ukrainie, przesunąć ten swój obszar, że tak powiem, aktywności i zbliżyć się do ziem takich, jakie w tej chwili są w granicach Rzeczpospolitej, będzie chciała dokonać jakichś aktów, no to w tym momencie nie będzie głowy państwa, która mogłaby chociażby uruchomić jakąś pomoc wojskową w ramach Sojuszu Północnoatlantyckiego. To są bardzo ważne rzeczy i my po prostu nie możemy o tym zapominać, nie możemy nie widzieć, kto jest z kandydatów obecnych za na przykład przekopem Mierzei Wiślanej, kto jest przeciwko Centralnemu Portowi Komunikacyjnemu i nie możemy się po prostu tak tylko zdać na jakieś emocje. Nawet jako katolicy musimy o tym pamiętać, że działania w tej chwili tego obozu Targowicy, który znalazł w osobie Jarosława Gowina, który jest według mnie po prostu zwykłym kretem w szeregach rządowych, to on i jego posłowie przede wszystkim odpowiadają za ten kryzys, za złamanie konstytucji, za przesuwanie wyborów na czas nieokreślony, a teraz dopiero określony, no po prostu nie możemy nie widzieć, że tak powiem, w którą stronę to zmierza i nie możemy nie myśleć o tym, że chodzi tutaj o to, by Polska po prostu była pozbawiona głowy państwa, ponieważ jeśli w Polsce tej głowy państwa nie będzie, to NATO zostanie kompletnie rozbrojone i NATO nie będzie mogło podjąć odpowiednich działań, które byłyby adekwatne do tych działań Rosji. Tutaj przypomnę, że właśnie wywiad amerykański, ale także i w państwach bałtyckich i na Ukrainie mówiono wyraźnie o tym właśnie, że Putin planuje na wiosnę takie działania. Te działania zostały pokrzyżowane na szczęście. Nie jest to niestety żadną zasługą naszej dyplomacji, tylko to na szczęście stało się samo przez się, może ze względu na kryzys, jaki dotknął w ogóle Rosję, spadek cen ropy naftowej i różnego rodzaju tego typu działania. Niemniej nie można nie pamiętać o tym, że po prostu w tą stronę idzie rozwiązywanie polskich spraw, że od czasu tego przewrotu pałacowego, którym nazywam przewrotem
pozbawiającym Beatę Szydło premierostwa, odsunięcia Antoniego Macierewicza od Ministerstwa Obrony Narodowej, zdymisjonowania świętej pamięci ministra Szyszko, ten rząd przestał już być dawno rządem, można powiedzieć, takiej rzeczywiście dobrej zmiany. Rząd ten na skutek tego buntu, ja to nazwałem buntem wicepremierów, ten rząd przestał być już w tej chwili w ogóle rządem naprawdę Prawa i Sprawiedliwości. Dawno tam są już ludzie z Unii Wolności i są ciągłe ustępstwa wobec Gowina. Człowiek ten przez całe te lata podkładał ładunki wybuchowe pod reformę sądownictwa, pod jakiekolwiek sensowne reformy. To wszystko on wysadzał w powietrze. Przy okazji nawet Państwu bym polecał prześledzenie kontaktów, jakie ma Jarosław Gowin z amerykańskimi jezuitami, przede wszystkim pieniędzmi na rozwalanie polskiego kościoła. I no, taki człowiek w tej chwili po prostu, on w swoich rękach ma przyszły los Polski, a rząd ten już dawno nie jest rządem innym, jak tylko w gruncie rzeczy rządem Unii Wolności. I teraz myślę, że etap, w którym Unia Wolności jakby w sposób przetrwalnikowy potraktowała bycie w szeregach rządu budowanego przez dobrą zmianę, jakby jest za nami. I Unia Wolności postanowiła prawdopodobnie przepoczwarzyć się przy pomocy Gowina w kolejną właśnie jakąś formację, gdzie już ten okres przetrwalnikowy nie jest im potrzebny. Polska rzucona w tej chwili także na kolana, jak i zresztą Europa na skutek tego koronaświrusa i tej histerii, tej pandemii paniki tak naprawdę i strachu zupełnie niemęskiego, niechrześcijańskiego, gdzie poddała się właśnie strachowi przed śmiercią. No po prostu jest w tej chwili zarówno Polska, jak i kraje Europy Zachodniej wykupowana przez pieniądze chińskie i wpada coraz głębiej do tego worka właśnie euroazjatyckiego, a ludzie niestety z Konfederacji, którzy mają pomysł na to, że Polska powinna zerwać sojusze z NATO, że powinna pożegnać Stany Zjednoczone i obecność Stanów Zjednoczonych w Europie, no powinna odpowiedzieć Polakom na bardzo ważne pytanie. Mianowicie według mnie, jeśli Stany Zjednoczone przestaną być obecne chociażby w Niemczech, to przecież Niemcy na drugi dzień będą miały bombę atomową, tak? I jeśli Niemcy będą miały bombę atomową, w jaki sposób Polska uchroni się przed dominacją niemiecką, uchroni swoje ziemie odzyskane, uchroni Warmię i Mazury, Pomorze, dawne Pomorze Pruskie, tak? No więc to są zupełnie elementarne rzeczy i jeśli politycy Konfederacji uważają, że największym naszym śmiertelnym wrogiem są Stany Zjednoczone, że obecność wojsk amerykańskich w Polsce to jest okupacja Polski, no to w tym momencie to są moim zdaniem bardzo niebezpieczne i dziwne sformułowania, które nie tylko, że z rzeczywistością nie mają nic wspólnego, ale także po prostu wpisują się właśnie w ten scenariusz zdominowania Polski przez Niemcy i Rosję. Tak, wie pan, powiem szczerze, że ja się z panem w zupełności zgadzam. Dlatego sądzę, że przed nami są ciężkie czasy. Ciężkie czasy, tym bardziej nam potrzebna jest modlitwa, potrzebne nam są, jakby nie było, i wsparcie duchowe i zarazem powinniśmy razem wspólnie dochodzić do wniosków, co robić w najbliższym czasie podczas tego całego kryzysu, który nas no, na pewno nie ominie. Miejmy nadzieję, że nic nam więcej już do tego całego bagażu nieszczęść, jeszcze nic nam opatrzność nie dołoży. Polacy muszą, jeśli można się wtrącić, Polacy muszą pamiętać, że to, co się dzieje w polityce, to nie są działania spontaniczne.
to mamy do czynienia ze śmiertelnymi wrogami naszej ojczyzny, jakimi są Niemcy, jakimi jest Rosja, jeszcze z kapitałem chińskim, z całym komunizmem chińskim. Teraz my nie możemy tak sobie po prostu mówić o Chińczykach jako o takim, o jakichś dawnych Chinach. To są Chiny komunistyczne, to są w tej chwili Chiny państwem absolutnie totalitarnym, mającym niesamowitą technologię, ten koronawirus, który zrobili przedstawienie dla całego świata, typowy chiński teatr cieni, gdzie po prostu ludzie uwierzyli w to, co widzą za zasłoną, nie patrząc, jak wygląda rzeczywistość tam w Chinach. Chiny po prostu mają technologię tak elektronicznej kontroli człowieka, że nawet w maskach w tej chwili są w stanie śledzić ludzi, że tutaj założenie masek nic nie zmienia. To my musimy być świadomi tego, że w związku z tym patrzenie się na kapitał chiński i uzależnianie, tak jak to robi współczesny rząd, uzależnianie nas od tych pieniędzy, dziękowanie komunistom chińskim za maseczki, w dodatku kiedy okazuje się później, że to jest zwykłe oszustwo i te maseczki były, nie spełniały testów i tych certyfikatów. Dziękowanie za testy, które przyleciały do Polski i do całej Europy, gdzie Chińczycy po prostu sprzedali nam w dodatku testy, które fałszują te wyniki, czyli w interesie właśnie Chin jest to, żeby te testy wskazywały, że tylu jest chorych ludzi i my się tymi testami, że tak powiem, testujemy i na tej podstawie chociażby na przykład są decyzje o zamykaniu kopalń czy zamykaniu Śląska, no to jest po prostu jakiś obłęd, który w tej chwili nami kieruje i dziękowanie, tak jak niestety premier Morawiecki dziękował swojemu przyjacielowi i nazywając największego bandytę chińskiego, pierwszego sekretarza komunistycznej partii Chin, tylko dlatego, że przysłał nam jakieś tam fałszywe dary, no to po prostu jest jakiś obłęd i my katolicy naprawdę musimy sobie uzmysłowić, że my nie mamy poza Matką Najświętszą i poza Jezusem Chrystusem Królem, który chce być Królem Polski, który chce, żebyśmy go ogłosili Królem Polski, my nie mamy żadnych przyjaciół. Nawet ta sytuacja ze Stanami Zjednoczonymi jest sytuacją, która przecież w każdej chwili się może zmienić, bo może przyjść prezydent, który wcale nie będzie za życiem, który wcale nie będzie za realizowaniem właśnie takiego nowego patriotycznego programu, zupełnie innego, tylko przyjdzie po prostu kolejny jakiś globalista, jak poprzedni, tak? I tutaj nawet powinniśmy się modlić za prezydenta Stanów Zjednoczonych, żeby on nie rzucił na szale globalizmu tej całej potęgi amerykańskiej, tylko właśnie użył tej potęgi amerykańskiej, by się temu przeciwstawić. A jeśli po prostu tak się nie stanie, to tylko i wyłącznie my, katolicy, do siebie będziemy mogli mieć pretensje. Na pewno nie do Pana Boga, dlatego, bo tak jak i przed II wojną światową, Bóg wskazywał nam wyraźnie, jakie są drogi wyjścia, ale myśmy po prostu z tych dróg wyjścia nie chcieli skorzystać. Uważaliśmy, że będziemy mądrzejsi od samego Pana Boga, tak jak i przez ostatnie dziesięciolecia nawet w Kościele są tacy duchowni, którzy uważają, że lepiej od samego Chrystusa wiedzą, jak ma być zbudowany Jego Kościół. No i ponosimy tego straszne konsekwencje. I tak samo poniesiemy w Polsce, jeśli Polacy nie będą się modlić na różańcu, jeśli nie będą właśnie modlić się za swoje duchowieństwo, nie będą pokutować, nie będą wyrzeczeń jakichś podejmować, to nie będzie innej możliwości, jak tylko konsekwentnie Bóg będzie musiał nam udowodnić, jak wygląda świat bez Niego, jak strasznym świat jest bez dekalogu, jakim strasznym światem jest świat bez Chrystusa Króla. Jest moją olbrzymią przyjemnością rozmawiać z Panem. Mam nadzieję, że będziemy mieli możliwość i okazję jeszcze nieraz Pana gościć u nas na kanale. Ponieważ następny gość za dosłownie parę minut. Tak, przepraszam, kończyć, że jest chociaż tak jak mówię, z Panem rozmowa to jest ocean niesamowicie wspaniałej wiedzy. Dla kanału Telewizji Chrystusa Króla, przede wszystkim Państwa i naszym gościem był znakomity Pan Marcin Dybowski, Ruch Kontroli Wyborów. Dziękujemy Panu ślicznie i serdecznie zapraszamy ponownie. Dziękuję, z Bogiem. Wszystkiego dobrego. Z Panem Bogiem.